Kampania jest kolejną odsłoną przygód kapitana Nostresa. Tym razem kapitan Nostres ląduje ze swoją załogą na obcej, przepięknej planecie, gdzie spotyka niespodziewanie swojego agenta PZU, pana Zbyszka. Celem kampanii jest pokazanie agentów jako przyjaznych z jednej, a profesjonalnych z drugiej strony. Chcemy pokazać, że nasi agenci są zawsze tam, kiedy klienci ich potrzebują. Nawet lecą za nimi na odległego Keplera. Dzięki temu, że mamy najlepszych, profesjonalnych i przyjaznych agentów, jesteśmy firmą, na której można polegać. Jestem agentką od 2010 roku. Obsługuję rynek warszawski. Kiedy otrzymałam informację, propozycję uczestnictwa w kampanii, bardzo się ucieszyłam, ponieważ dzięki temu mogę pokazać, że my agenci naprawdę jesteśmy mocno pomocni. Jesteśmy blisko naszych klientów, ponieważ w naszej pracy najważniejsze przede wszystkim jest wiarygodność, zaufanie i partnerstwo. I mam nadzieję, że w tej kampanii będzie właśnie to widać. Z doświadczenia wiem, że agenci PZU utrzymują wieloletnie relacje ze swoimi klientami, co oznacza, że można na nas polegać. Humor przewija się nie tylko w spocie telewizyjnym, ale także w internecie. Na stronie mocnopomocni.pl agent PZU, zadając różne pytania, zgaduje, o jakiej znanej postaci myślimy. Gra ta wzbudza naprawdę niesamowite emocje. Sami się o tym przekonaliśmy na etapie przygotowania i testowania strony. Pokazujemy, że agenci mocnopomocni mają moce i nie tylko wiedzą, o co pytać w grze, ale przede wszystkim idealnie dopasowują ofertę do potrzeb klienta. Poznaj moce agenta mocnopomocnego na mocnopomocni.pl. Jesteśmy na planie nowego spotu dla PZU. Sytuacja jest dosyć poważna. Ekipa kapitana Nostresa ląduje na Keplerze. Chwila jest wyjątkowa. Na tym małym kawałku planety, która jest za mną, leży właśnie 20 ton soli świeżo ukopanej w kopalni soli w Kłodawie i 2 tony szkła, tak zwanej stłuczki. Budujemy w pierwszej części taki balon pewnego rodzaju napuszenia i też takiego podniety tą chwilą, która zostaje właśnie ścięta, skontrapunktowana takim akcentem wyraźnie humorystycznym. Cała platforma Nostresa jest tylko pewnym zabiegiem stylistycznym, zabawą z konwencją. Dzisiaj Nostres jest w kosmosie, jest na jakiejś planecie. Jutro może być w innym miejscu i w zupełnie innym czasie.